W najbliższy piątek i sobotę w Słubicach królować będzie tenis stołowy. Szanowni Państwo, w dniach 2-9 grudnia w całej Polsce Polski Związek Tenisa Stołowego organizuje Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. Słubice jako jedno z 16 miast w Polsce zostały wybrane na organizatora obchodów wojewódzkich Narodowego Dnia Tenisa Stołowego. W związku z tym od godziny 10 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 rozpoczną się całodniowe rozgrywki w tenisie stołowym, jak również gry i zabawy dla najmłodszych. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy na tą imprezę. Jeszcze raz przypominam, 8 grudnia od godziny 10 szczegółowy program jest podany na naszej stronie facebookowej, gdzie od samego rana, tak jak powiedziałem, od godziny 10 dzieci, później U13, U15, U18 i od godziny 17 również kategoria Open, gdzie będą mogli wystartować wszyscy zawodnicy, zarówno amatorzy, jak i ci, którzy posiadają licencję w Polskim Związku Tenisa Stołowego. Dla większości z Państwa przewidziane są oto takie medale pamiątkowe Narodowego Dnia Tenisa, jak również wiele różnego rodzaju gadżetów dla dzieci, dla dorosłych. Są również przewidziane puchary dla najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Tak jak powiedziałem, cały dzień 8 grudnia od godziny 10 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach. Po turniejach piątkowych już w sobotę mecz na szczycie drugiej ligi. Następnego dnia, 9 o godzinie 17, mecz na szczycie drugiej ligi tenisa stołowego STS Wólmar Słubice ZKS Żonków. Dwie drużyny, które aktualnie przewodzą drugiej lidze tenisa stołowego, zagrają mecz o to, kto po tym spotkaniu zostanie na fotelu lidera. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Zapisy pod numerem telefonu na plakatach, jak również drogą mailową proszę zgłaszać do mnie. Serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich Państwa.